Cześć i witajcie w kolejnym odcinku na kanale Gabiny Informatyka. Jest to druga część najciekawszych informacji na CES 2019. Zaczniemy od modułowego samochodu, a skończymy na latającej taksówce od firmy współpracującej z Uberem. Jesteście ciekawi jakie nowe technologie zostały nam zaprezentowane? Oglądajcie do końca, a na pewno nie będziecie zaskoczeni. Toyota na targi CES przyjechała własnym pojazdem, lecz nie było to zwykłe auto osobowe, a modułowy i elektryczne e-palet. Auto składa się z podwozia oraz wielu wariantów nadwozia, dzięki czemu dostosujemy je do własnych potrzeb. Powiedzmy, że żona z rana zawoził Semkę dzieci do szkoły? a po południu mąż bierze busa i pomaga w przeprowadzkach. Dzięki e palet będzie można mieć tylko jedno auto i rano w garażu żona wybierze moduł do transportu ósemki dzieci, a po południu mąż zmienia na pojazd z pustą paką do transportu mebli. Toyota już rozpoczęła współpracę z Amazonem, Mazdą, Uberem i Pizzą Hut. Dzięki takiemu pomysłowi auta mogą być używane do rozwożenia przesyłek kurierskich lub pizzy bez udziału kierowcy. W dzisiejszych czasach oprócz wymyślania nowych technologii usprawnia się te, które były modne jeszcze kilka lat temu. Z takim zamysłem wyszła firma Sony, która wzięła stary, poczciwy gramofon i wpakowała do niego bluetooth, dzięki czemu będzie można podłączyć sławki lub sterować nim zdalnie. Urządzenie kryje się pod ciągiem liczb i cyfr PSLX 310BT. Jaką pojemność ma wasz dysk twardy? 500 GB, 1 TB, 2 TB? A wyobraźcie sobie, że na biurko obok was leży pendrive firmy Sandisk, który ma aż 4 TB miejsca. Na razie jest to tylko prototyp, lecz firma zapewnia, że już w najbliższym czasie wypuszczą takie pendrive do sprzedaży detalicznej. Oprócz funkcji przechowywania danych będziemy mogli go wykorzystać jako przenośny dysk SSD do naszego komputera. Ci, którzy byli na poprzednich targach, trochę temu nie dowierzają, dlatego że przedstawiciele Sandisk obiecywali nam już pendrive o pojemności 1 TB. I z tego się nie wywiązali. Może tym razem im się uda. Zobaczymy. Firma IBM otwiera dostęp do komputerów kwantowych dla celów biznesowych. Do tej pory takie komputery były przeznaczone tylko dla celów naukowych. Teraz może się to zmienić, lecz nadal nikt nie będzie mógł kupić takiego sprzętu. Jeżeli firma będzie chciała wykorzystać jego moc obliczeniową, to będzie mogła zrobić to poprzez działanie w chmurze IBM. Jeżeli zastanawiacie się, do czego może służyć taki komputer kwantowy, to zostawcie suba, bo chcę zrobić o tym odcinek. Co prawda, nie będzie to w najbliższym czasie, dlatego że jest to na tyle skomplikowany temat, że trzeba do niego go zrobić porządny research, ale na pewno pojawi się takowy odcinek na kanale, bo sam bardzo chce się dowiedzieć więcej o tych komputerach. Firma Lenovo zaprezentowała komputer All-in-One z serii Yoga. Do tej pory z tej serii były wypuszczane tylko laptopy, ale jak widać rozszerzyli oni trochę swój projekt. Sprzęt ten jest przeznaczony głównie dla grafików, a dzięki połączeniu myszki, klawiatury, ekranu jednostki bazowej w jedno urządzenie można je łatwo przenosić. W jego środku mamy naprawdę dobre komponenty takie jak procesor i7 8 generacji, dysk SSD 512GB, układ graficzny Radeon RX 560, a ekran jest o przekątnej 20 cali z rozdzielczością 4K. Toyota na targi przyjechała autem, a firma Pragma rowerem. Pojazdy elektryczne od kilku lat cieszą się naprawdę dużą popularnością i zazwyczaj są napędzane zwykłymi bateriami litowo-jonowymi. Takie baterie nie są zbyt wydajne. Pozwalają na przejechanie kilkunastu lub maksymalnie kilkudziesięciu kilometrów. Startup Pragma w swoich rowerach wykorzystuje baterie wodorowe. Pojazdy te będą miały dwulitrowy zbiornik na wodór, który będzie napędzał nasze dwa kółka. Dzięki temu rower będzie mógł przejechać około 100 km na jednym ładowaniu, i gdy już nam się skończy energia, to na dedykowanych stacjach naładowanie go do 100% zajmie nam zaledwie 2 minuty. Rowery Alfa nie będą na razie dopuszczone do sprzedaży detalicznej, dlatego że cena dochodzi do 32 tysięcy złotych, a stacje ładowania do 120 tysięcy. Na tę chwilę zostało wypuszczonych 60 sztuk w kilku francuskich gminach. Rowery będą mogły być wypożyczane tak, by zapewnić mieszkańcom ekologiczny i dobry dla zdrowia transport. W poprzednim odcinku o CES mówiłem o notebookach od Asusa z najcieńszymi ramkami. Oprócz niego Asus zaprezentował takie notebooki jak Vivo 14 i 15, które mają stosunek ekranu do obudowy na poziomie 87 i 88%. Rockstrix Scar 2, który jest notebookiem przeznaczonym dla graczy z procesorem i7-8750H, GeForce RTX 2060 lub 2070, dyskiem SSD i ekranem z taktowaniem 144Hz. Cena za takie cacko to 8900 zł. Rocks Firus S, który jest trochę lepszym sprzętem dla graczy. To, co się w nim zmieni, to karta graficzna GeForce RTX 2080 oraz to, że jest on bardzo cienkim notebookiem. Koszt to 11 tysięcy zł. W ostatnim notebooku od Asusa, czyli ROC G703, zastosowano procesor i9 8950 HK i grafikę RTX 2080. Oczywiście jest to najdroższy notebook, kosztuje bowiem 15 tysięcy zł. BMW na targach zaprezentował model motocykla R1000. 200 GS, który potrafi jeździć bez kierowcy. Na razie producent nie planuje wprowadzić ich do obiegu, lecz wykorzystuje jako poligon do testowania systemów bezpieczeństwa w autonomicznych modelach. Zastanawiające jest to, jak producenci autonomicznych motocykli poradzą sobie z możliwością wywrócenia pojazdu. Jest to główny problem w jednośladach. W końcu tutaj trzeba zachować równowagę, a nagłe ominięcie przeszkody przez robota może doprowadzić do tak zwanego szlifu. Na koniec zostawiłem chyba najciekawszą innowację z targów CES 2019, czyli belne latającą taksówkę od firmy współpracującej z Uberem. Nie jest to ani samochód, ani helikopter. To większy dron, który jest w stanie zabrać na swój pokład pięć osób. Ojcowie tego projektu twierdzą, że będzie to bezpieczna, cicha i efektowna podróż z jednego miejsca w drugie. Na chwilę obecną jest to tylko koncept, lecz planowo pierwsze latające prototypy mają być wypuszczone w połowie 2020 roku. Ci, którzy byli na targach osobiście mówią, że taksówka ta jest gigantyczna. To jest dron. On jest ogromny. A co za tym idzie, prawdopodobnie będzie potrzebować specjalnego miejsca do lądowania, co nie jest już takie fajne jak w zamyśle, bo przecież już od dawna mamy helikoptery, a ich nie wykorzystujemy do przewozu typowych kowalskich z ulicy. Jak to mówią, poczekamy, zobaczymy. A tymczasem ja się z wami żegnam i do zobaczenia w świecie przyszłości. Lecz zanim to nastąpi, zasubskrybujcie kanał, by być na bieżąco z nową technologią, bo kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Komentujcie, lajkujcie, oglądajcie kanał Gabinet Informatyka. Do zobaczenia w kolejnym фильме на разе